Są takie miejsca, gdzie natura szczodrze obdarza nas swoim urokiem i bogactwem. Węgrów i jego okolice są tym miejscem, gdzie życie mieszkańców w zgodzie z naturą i z troską o nią ma nieocenione znaczenie. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej społeczności. Bliżej, tak właśnie nazwaliśmy projekt, realizowany przez nas, pracowników zakładu. Intensywnie działających na rzecz lokalnej społeczności. Robimy wiele, żeby być bliżej mieszkańców gminy i miasta, wspierać ich i uczestniczyć w ich życiu. Na mazowieckim święcie chleba i sera, które odbywa się tu na Mariackim Rynku, jesteśmy obecni już od lat. Jest to wielki jarmark kulinariów i rękodzieła. Wszystko pyszne i naturalne. Fundujemy nagrody w konkursach, sponsorujemy występy znanych zespołów. W zeszłym roku mieszkańcy mogli podziwiać te piękne okolice z góry, z balonu Almette. W ramach projektu Bliżej już po raz drugi wzięliśmy udział w węgrowskim biegu niepodległości. Moja specjalizacja, uwielbiam biegać. A ten był wyjątkowy, bo zorganizowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykły dzień nie tylko biegaliśmy z mieszkańcami Węgrowa, również wspieraliśmy organizatorów, a dla uczestników biegu przygotowaliśmy prezenty. Pakiet serków Almette z kulinarnymi przepisami. Ta siłownia pod chmurką to kolejna inicjatywa, która powstała dzięki pracownikom i marce Almette. Dużo osób w Węgrowie korzysta z tej siłowni, młodsi i starsi. Przyjemniej na łonie natury niż w zamkniętym pomieszczeniu. Zdecydowanie. Bliżej natury i o to chodzi. Szkoła jest tuż obok i przy ładnej pogodzie wszyscy mieszkańcy lubią tu przychodzić. Zdecydowanie lubimy wspierać zdrowy tryb życia, zachęcać dzieci i młodzież do aktywności. Dlatego nasz zakład sponsoruje chłopięcą drużynę koszykówki w lokalnym liceum i turnieje siatkówki dziewczyn, organizowane przez Siatkarski Ośrodek Sportowy. A dzięki przez nas zebranym pieniądzom udało się wyremontować potrzebne dzieciom pomieszczenia. Między innymi salę do odrabiania lekcji. A dzieci ze świetlicy środowiskowej w Węgrowie mogły pojechać na wycieczkę do Białowieży. Były zachwycone. Powiat węgrowski to wyjątkowe miejsce i wyjątkowi ludzie. Zdolni, utalentowani, a my ich wspieramy. Pani Małgorzata Pepłowska to jedna z najbardziej znanych twórczyń ludowych Podlasia. Na mazowieckim święcie chleba i sera wspólnie z panią Małgorzatą zorganizowaliśmy warsztaty tkackie, na których uczestnicy jarmarku mogli poznać dawne metody tkania. Jesteśmy jak jeden organizm. Węgrów, jego mieszkańcy i my, pracownicy produkujący Almette. Jesteśmy częścią tego miejsca, więc jak mogłoby nas tu nie być wśród mieszkańców i dla mieszkańców? Przecież to dzięki nam, mieszkańcom Węgrowa i okolic i naszej pracy Almette jest tak wyjątkowe.